A ojciec na wiaduce powiedział, że dla niego to nie jest zmartwienie. On się cieszy, że jego syn nie pali papierosów, nie narkotyzuje się, nie pije, tak? A że komuś tam przyłożył to pół biedy, tak? Znieczulica społeczna, którą mamy już od dawien dawna. Nawet jak ktoś jest bity na ulicy, to większość ludzi nie reaguje. Zdarza się, że zareagują jednostki. Śmierć za życia. Kiedy dziecko, które jest hejtowane, poddawane bullyingowi, szuka wsparcia w sekcie. I tutaj nie mamy jeszcze doskonałych rozwiązań prawnych również. To jest niedoskonałość polskiego prawa. Agresorów jest kilku najczęściej, tak? Inni się co najwyżej do nich mogą przyłączyć. Ale agresorów i tych inicjatorów jest kilku, a czasami jeden, za którym idą kolejni. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, tak? Czyli w przypadku, jeżeli tym pokrzywdzonym jest dziecko, czy jeszcze młodzież, no to w tym momencie rodzice... Witajcie, to jest podcast Co jest z nami, w którym razem z moimi gośćmi kwestionujemy to, co oczywiste, pokazujemy, albo staramy się pokazać, że odpowiedzi tak lub nie często są za mało wystarczające do opisania rzeczywistości. Wędrujemy po różnych tematach i zgłębiamy je z różnych perspektyw widzenia. Dzisiaj postaramy się też obalić parę utartych schematów, mitów, przedstawić wam nowy punkt widzenia. Ja nazywam się Bartosz Wróbel, a dzisiaj moim gościem jest pan Przemysław Goranin. Dzień dobry, witam panie Bartoszu, witam państwa. Dzień dobry. Bo o bullyingu będziemy dzisiaj rozmawiać. Dokładnie. I o tym, czym ten bullying jest, jakie konsekwencje za sobą niesie, co możemy z tym zrobić. I dla tych, którzy nie znają pana, nie oglądali poprzednich naszych rozmów, gdyby był pan uprzejmy powiedzieć, dlaczego jest pan tak związany z tematem, jak jest pan związany z tematem i w ogóle skąd to zainteresowanie? Już mówię. Przede wszystkim ja jestem pedagogiem z zawodu, także uczę również prawa dodatkowo w szkole dla dorosłych. Interesuję się tematem od strony psychologiczno-prawnej, bo szeroko rozumiana psychologia, pedagogika jest w obszarze moich zainteresowań. To jest nie tylko mój zawód, ale też jedna z moich pasji. Mhm. I dlatego między innymi wybrałem ten kierunek jako kolejny kierunek studiów. Natomiast tak, czemu mnie interesuje? Powiem szczerze, jest to jeden z najpoważniejszych problemów dzisiaj. Także obok tego mobbingu w miejscach pracy. I zawsze od dłuższego czasu badam przyczyny mobbingu szkolnego. W przeszłości nagrałem także webinar na ten temat, gdzie był dosyć duży feedback, duży odzew. I niestety widzę narastającą agresję właśnie w środowiskach szkolnych. Ona już była w przeszłych dziesięcioleciach. Ja pamiętam też przypadki gdzieś tam bullyingu w mojej szkole. Osoby, które były krzywdzone i tych, którzy krzywdzili. I znam ich sytuację, także rodzinną ja mniej więcej wiedziałem, co jest przyczyną, a ten temat gdzieś zacząłem zgłębiać, badać już od kilku lat. I kiedyś takie przypadki ciężkiego pobicia rówieśników były również. Czy zbierały się jakieś grupy, które biły jakiegoś kolegę czy koleżankę, która czymś tam wyróżniała się na ich niekorzyść i oni widzieli no w niej coś, co wzbudzało ich jakąś nienawiść, agresję. Wiadomo, ta osoba była takim kozłem ofiarnym, ale kiedyś tego nie nagrywano. A odkąd mamy smartfony, niestety to. Muszę jeszcze dodać jedną rzecz, że ja też widzę, i to nie tylko w Polsce, postępującą patologizację społeczeństw. Ale dlaczego? Nie wiem, czy pan słyszał o takim zjawisku jak pato-youtuberzy, którzy też są w Polsce. W Rosji to było bardzo mocno rozpowszechnione. Filmowano pobicia i ludzie patrzyli na to jak na igrzyska, tak? Mi się to kojarzy ze starożytnymi igrzyskami, które ludzie obserwowali. Radiatorzy i tak. Tak, i tak dalej. I to jest dzisiaj. Natomiast młodzież też jest deprawowana w ten sposób, bo wiem, że pato-youtuberzy cieszą się dużą estymą wśród młodych ludzi. Na pedagogice także przerabialiśmy ten problem na niektórych zajęciach. Ja nie będę reklamował tych osób oczywiście, ale wiem, że to się cieszy dużym powodzeniem. Oni są idolami części tych osób, a te osoby, o których pan mówił, które dopuściły się tych, nie bójmy się powiedzieć, przestępstw, tak? Bo młodociani także dopuszczają się przestępstw i mogą trafić do środków wychowawczych, o czym jeszcze mogę później powiedzieć. To niestety też jest takie parcie na fame, na sławę w internecie, na to, żeby być popularnym. I
szczególnie TikTok, chociaż TikTok może służyć także dobrym sprawom, bo reklamują się tam firmy. Mhm. Również czy są wartościowe programy i pedagogiczne, i na temat żywienia. Natomiast największym powodzeniem cieszą się te patologiczne, jak ja widziałem, gdzie jest najwięcej wyświetleń, polubień, reakcji, to pod czymś, co jest chore i absurdalne, no niestety. I młodzież w ten sposób chce zaistnieć, tak? Potrzeba zaistnienia. Też osobowości narcystyczne, które o tym jeszcze powiem później, ale chcą za wszelką cenę zwrócić uwagę wśród młodocianych osób, tak? Chciałbym zacząć w kontekście skutków bullyingu i tego, co on faktycznie, fizycznie wnosi, od takiego krótkiego fragmentu i dwóch statystyk. Do zastraszania innych przyznała się prawie 1/3 uczniów według badania, ja podlinkuję je za moment. Część z nich jednocześnie doświadczyła i była ofiarą bullyingu. Zaskakujące jest to, że 3/4 ofiar przemocy szkolnej nie zgłosiło tego faktu nikomu i dodatkowo uczniowie argumentowali to takimi rzeczami jak tym, że nic strasznego się nie stało, że trzeba sobie jakoś radzić samemu, to i tak nic nie da, a może być jeszcze gorzej. Takie argumenty się pojawiały. To są badania szkoły bez przemocy. I druga rzecz, właściwie nawiązanie do pewnych dwóch badań. Jedno to jest badanie Yale School of Medicine i ono też znajdzie się w opisie tego filmu. Wykazało, że dzieci i młodzież, które doświadczyły bullyingu, są od 2 do 9 razy bardziej narażone na myśli samobójcze niż ich rówieśnicy. Co istotne, nie tylko ofiary są zagrożone, także sprawcy w tym badaniu wykazują wyższe ryzyko zachowań samobójczych. Badania obejmowały dane z 13 krajów. I to jest jedna rzecz, a druga to są badania National Institute of Health, NIH, wykazało, że młodzi nastolatkowie, którzy doświadczyli cyberbullyingu, mają ponad 4 razy większe ryzyko myśli i prób samobójczych w porównaniu do tych, którzy nie doświadczyli takiej przemocy. Zjawisko to jest szczególnie niepokojące w kontekście rosnącego uzależnienia młodzieży od internetu i mediów społecznościowych, bo tam dosyć duże powiązanie tego znaleźli, co dodatkowo zwiększa zasięgi i skutki bullyingu online. Według statystyk 1/3 uczniów w Polsce doświadcza znęcania się psychicznego lub fizycznego. I znów z perspektywy pedagoga, jakie pan widzi największe zagrożenia poza tym, że to finalnie może się skończyć właśnie jakąś próbą samobójczą? Zagrożenia. Nie tylko próby samobójcze. Jakie to niesie skutki? Problem psychosomatyczny, tak, bo czasami i cierpi psychika, ale też w związku z tym organizm, tak, zaburzenia odżywiania między innymi. Jeżeli na przykład dziewczęta są hejtowane i bullyingowane, przekładając mobbing na z powodu na przykład otyłości, to mogą stać się w przyszłości anorektyczkami, chociaż to nie jest reguła, albo uciec w nauk obiadania się, tak? Który też jest bardzo destrukcyjny. Bardzo destrukcyjny, bardzo degenerujący. Mogą pojawić się również problemy z nalogami, tak? Bo na przykład osoba, która jest hejtowana, która jest poddawana bullyingowi, może zacząć uciekać w alkohol, narkotyki, tak? Znaleźć sobie nawet środowisko tych ludzi odrzuconych, czy jakąś subkulturę, czy ludzi gdzieś, którzy są poza nawiasem, ale gromadzą się w taką grupę. Na przykład ja znam przypadek człowieka, on z tego wyszedł, ułożył sobie życie, ale był w więzieniu, a wcześniej z powodu sytuacji rodzinnej znalazł sobie grupę kolegów, którzy też byli z takich rodzin i zaczęli uciekać nałogi, pijaństwo, czasami też może to być kradzież, zejście na złą drogę, tak? Ale także zaniżone poczucie własnej wartości, co też może prowadzi do działania poniżej realnych możliwości i ktoś, kto mógłby wnieść duży wkład dla społeczeństwa, ale wyróżnia się, do społeczeństwa, przepraszam, ale wyróżnia się i klasowy przywódca czy klasowy guru zaczyna go niszczyć, żeby nie stanowił dla niego zagrożenia, tak? To też się dzieje. Samobójstwo to już jest przykład najbardziej skrajny, tak? Czasami jest to samobójstwo nieudane i ktoś w wyniku tego może zapaść w śpiączkę albo stać się na całe życie osobą niepełnosprawną już. To też się dzieje. Może to być coś takiego, że człowiek, który był przez środowisko szkolne, a dodajmy, że mobbing, że to może przenieść się także na podwórko,
Bo jeżeli koledzy gdzieś tam mieszkają obok, to mogą gnębić jeszcze poza. Czy nawet na tym samym osiedlu, rozumie pan, o czym mówię? I ktoś może nagle stać się agresorem i z ofiary stać się tą osobą, która gdzieś później niszczy innych. Myśliwym. Myśliwym, ha! No i tak użył pan eufemizmu, bo to jest coś po prostu okropnego i może się narodzić kolejny Saddam Hussein, tak? Który z ofiary stał się agresorem i potem to poszło gdzieś dalej, bardzo, bardzo, bardzo złym kierunku. Może być stworzony potwór i powiem panu, tych zagrożeń jest bardzo wiele. Kolejne zagrożenie, co jest jeszcze? Śmierć za życia, kiedy dziecko, które jest hejtowane, poddawane bullyingowi, szuka wsparcia w sekcie, czy młodzi ludzie. I tam są te grupy destrukcyjne dalej, gdzie on zostanie, na początku to będzie bombardowanie miłością, bezwarunkowa akceptacja ze strony grupy, a potem po prostu już zależność emocjonalna, to mówiąc bardzo łagodnie, zniewolenie i sytuacja, z której będzie bardzo ciężko wyjść. Okay. A w kontekście społecznych zagrożeń i skutków? Bo to oczywiście dla jednostki to się może skończyć bardzo źle i szkodliwie, a w kontekście społeczności, grupy rówieśników, jaki to może nieść. A tych, którzy są tymi... Jeżeli wyobrazimy sobie klasę, na przykład 30 osób i 5 takich, czy 5 takich osób, które się znęcają, to jak to oddziałuje na pozostałych? Albo są obojętni, uważają, że nic złego się nie dzieje, tak jak pan mówił. Albo powoduje nimi strach. Są zalęknieni, nie chcą po prostu stać w obronie osoby krzywdzonej, bo sami mogą nagle stać się krzywdzeni i siedzą cicho. I to się dzieje także w środowisku ludzi dorosłych, tak, gdzie osoba mobbingowana też często nie ma wsparcia. Znieczulica społeczna, którą mamy już od dawien dawna, że nawet jak ktoś jest bity na ulicy, to większość ludzi nie reaguje. Zdarza się, że zareagują jednostki. Więc oni te zachowania mogą przenieść, zachowania takie konformistyczne bardzo. Nie chcą buntować się, stają się takimi biernymi obywatelami i powiem szczerze, to może mieć też bardzo negatywne następstwa, bo tak tworzy się te narody takie, w takim społeczeństwie, które będzie w ten sposób postępowało, to kilka osób może zaprowadzić reżim, jakieś jednostki i w tym momencie to społeczeństwo zniewolić, tak? Takim przykładem takiej pasywnej społeczności, bezrefleksyjnie narodu, który się poddał bezrefleksyjnie, to był naród radziecki, nie oszukujmy się. Bo w Niemczech oni byli bardziej aktywni w wspieraniu. Ja już czytałem psychologiczne analizy na ten temat. A tutaj oni byli tacy ulegli, uważali, że to jest prawidłowe i się podporządkowali. Tak? Niemcy też, ale z innych pobudek. Rozumiem, o czym mówi. Są osoby, które są też takie potem reaktywne i uczą się, jeżeli nie zareagują tutaj rodzice czy pedagodzy, uczą się biernych postaw, uczą się tego, że taki konformizm może być nagradzany, bo taki mogą się nagle środowisko tych osób, które mobbingują, ich przywódcą może ich nagle tutaj zobaczyć, pochwalić. Nagle mogą się cieszyć estymą w takim środowisku, pozorną estymą oczywiście, tak? Bo na przykład agresor, który jest narcyzem, bardzo ceni swój dworek, czy nawet tych, którzy są bierni, widzi w nich gdzieś tam jakiś dla siebie użytek, tak? To może mieć dalekosiężne skutki. I też bierność, to co mamy już od dziesięcioleci w stosunku wobec... Bierność w obliczu zła, które się dzieje, tak? Bo potem takie osoby nie reagują, kiedy ktoś jest krzywdzony w ogóle, tak? Chowają głowy w piasek. To jest powszechne i to nie tylko w polskim społeczeństwie. Da się to zauważyć. A można podnieść taką śmiałą tezę, że tacy agresorzy mogą... złe słowo znów, ale nie mam innego, inspirować do innych, do podjęcia takich działań? Inspirować innych? Tak. W sensie, że... Dobrze, że pan o tym mówi. Tak, bo jeżeli nie będzie żadnej reakcji, to inni też będą zachęceni do takich działań. Jak sobie wyobrażę taką sytuację, że ktoś na takim filmie z pobicia takiego rówieśnika zyskał pogłos, rozgłos. Znajdą się naśladowcy. Tak.
Tak, tak, tylko tutaj już od razu powiem panu, zależy jeszcze od kanałów, bo YouTube już teraz bardzo dokładnie weryfikuje coraz częściej filmy, aczkolwiek jeszcze gdzieniegdzie pozwala na dużo rzeczy, które nie powinny być. Ja też jestem przeciwnikiem cenzury, bardziej jestem, znaczy akurat takie rzeczy jak filmy z pobicia to należy usuwać automatycznie, muszą być konsekwencje prawne. To panu już od razu mówię. Natomiast są też rzeczy, na które się pozwala. Gdzieś, które niekoniecznie trzeba cenzurować, ale podważać i krytykować. Jak mówiliśmy o sektach kiedyś, to też tam jest u pana dostępny link. Tutaj będzie gdzieś się będzie, wyświetla. Tak. To ja jestem przeciwnikiem cenzurowania, bardziej po prostu analizowania tego. Chyba, że ktoś już bardzo drastyczne rzeczy promuje, to trzeba usuwać to, oczywiście. A nie pozwala też na publikację tych filmów i powinna być reakcja, to jeszcze będziemy mówić o tym wszystkim, ale należy reagować. I w realu również. To o tym będziemy jeszcze mówili, jak pan mówił o tych sposobach zapobiegania, ale mówię, że nie można na te zachowania pozwalać. Jeżeli na przykład społeczność szkolna się tego boi, rówieśnicza, bo więcej, mniej jest zazwyczaj, obserwatorzy to jest większy krąg, agresorów jest kilku najczęściej, tak? Inni się co najwyżej do nich mogą przyłączyć. Ale agresorów i tych inicjatorów jest kilku, a czasami jeden, za którym idą kolejni. Obserwatorzy stanowią większość. Jest ta właśnie bierność i mogą jeszcze się znaleźć naśladowcy i naśladowcy w innych klasach, a czasami taką szkolną ofiarę hejtują i bullyingują, czyli mobbingują w szkole, także z innych klas, tak? Młodzież się komunikuje ze sobą, rozumie pan? Ja mam taką jedną wątpliwość właśnie w kontekście choćby tych samych nagrań, które są momentami szokujące. Że w internecie nic nie ginie. Jeżeli się pojawi taki materiał na jakiejś, to nie musi być którekolwiek z mediów społecznościowych, to może być jakiś grupowy czat, to może wysyłanie między sobą. Przez smartfony można wysyłać. Więc mam taką obawę, że może być trudność, możemy mieć trudność z ukrywaniem takich treści. One zawsze jakieś reuploady się pojawią, zawsze się pojawi ktoś, kto na jakimś dysku będzie trzymał takie materiały, znajdą się zwyrodnialcy, którzy kolekcjonują takie materiały. Ale oczywiście. Więc tu mam tylko taką obawę. Ja też. I tutaj nie mamy jeszcze doskonałych rozwiązań, prawnych również. To jest niedoskonałość polskiego prawa, ale będziemy jeszcze mówili o zapobieganiu. Tutaj są jednak konsekwencje prawne tego. I oczywiście, że w internecie nic nie ginie. W czym jest jeszcze, ja widzę jeszcze takie dwa problemy. Często osoby, które są nękane i mają nawet dobre relacje z rodzicami, nie chcą o tym mówić, żeby nie martwić rodziców. Tak, bo oni tak to postrzegają. A ja już od razu mówię, że dla rodzica największym zmartwieniem będzie, jeżeli to dziecko cierpi, on to widzi. Tylko taki młody, nieukształtowany człowiek nie umie sobie poradzić i nie umiał o tym powiedzieć. Będziemy mówili o sposobach zapobiegania, ale ja powiem, że tutaj są konieczne też jeszcze, nawiążę na przykład na godzinie wychowawczej. Rozmowy, które uświadamiają, spotkania, o czym będziemy jeszcze na pewno mówili później, także z policją, bo policja też prowadzi swoje programy. I w tym momencie, i oczywiście będziemy później jeszcze mówić o surowych konsekwencjach dla takich osób, tak? Bo to też jednak działa profilaktycznie. Czasami rodzice bagatelizują, to jeszcze chcę nawiązać. Ja znam przypadek, kiedy w podstawówce rówieśnik kopnął drugiego w krocze, tamtego musieli aż zawieźć do szpitala, a ojciec na wiodące powiedział, że dla niego to nie jest zmartwienie, on się cieszy, że jego syn nie pali papierosów, nie narkotyzuje się, nie pije, tak? A że komuś tam przyłożył, to pół biedy, tak? No podejście niezbyt pedagogiczne, niezbyt, no w ogóle niewychowawcze. A ze strony, tak na ile, oczywiście to też nie jest pytanie o jakieś wrażliwe rzeczy, ale na tyle, na ile pan był w środowisku blisko rodziców, wychowawców tych różnych młodych. Ja bardziej pracowałem w specyficznym środowisku. Okej, ale właśnie nie chciałem za bardzo nakreślać, ale spotkał się pan, to jest, zdarza się, że to jest powszechna praktyka, przymykanie oka?
Nie pracowałem w takiej szkole typowej jako pedagog, ja pracowałem w innej placówce zupełnie, ale jest powszechne przymykanie oczu jak najbardziej, czy bagatelizowanie, no bo rówieśnicy się tam biją i ojcowie nieraz mówią, a my się też biliśmy w szkole, tak, nic takiego tam się nie dzieje, albo matka tłumaczy córce, słuchaj, mi koleżanki też kiedyś go dokuczyły, a my dzisiaj jesteśmy przyjaciółkami, to nie jest takie ważne, tam takie emocje między dziećmi, w ogóle jakieś animozje, lekceważenia jest bardzo dużo też. Nie mówię już o tym, że nieraz rodzice aprobują takie zachowania i afirmują jeszcze u agresorów, bo ojciec na przykład był taki sam. Bo niemiłosiernie tuk kolegów na podwórku w szkole i uważa, że syn sobie dobrze poradzi, jak będzie. Bo albo jesteś takim cool, to w rozumieniu, wie pan, negatywnym, takim, mówiąc językiem już młodzieżą, cool, nie? Tak jak to mi się to kojarzy z tymi agresorami, raperami różnymi, którzy działają w gangach, albo jesteś cieniasem i będą cię gnębić, tak? Użyłem eufemizmu, bo nieraz inaczej mówię. Więc albo aprobata, albo lekceważenie, aczkolwiek też nie jest to regułą. I czasami nauczyciele przymykają oczy. Bo taki nauczyciel nieraz, ja nie mówię, że wszyscy, broń Boże, nie chcę nikogo krzywdzić, ale zdarza się. Wiadomo, jaka dzisiaj jest sytuacja nauczycieli. Brakuje też wakatów. Znaczy, brakuje też, przepraszam, nauczycieli. Od zeszłego roku to jeszcze państwu i panu powiem, jest liczba wakatów na tym samym poziomie. Bo sytuacja w szkole jest niewesoła. Niskie zarobki, bo dopiero nauczyciel tam chyba mianowany ma wyższe. I oni muszą gdzieś dorabiać. Czy korepetycje, czy pracują jeszcze w dwóch innych szkołach. Jeszcze szkoła jakaś wieczorowa, jeszcze zaoczna, wiem jak to wygląda. Muszą utrzymać swoje rodziny, muszą utrzymać mieszkania i nie mają czasu, żeby się koncentrować. Co gorsze, łączy się klasy niekiedy. Nie wiem, czy pan wie, w podstawówce. I jak taka klasa, są klasy łączone i powiedzmy ponad 40 uczniów do 50, ciężko dopilnować. Upilnować takie dzieci, tą agresję, wszystko. A też nauczyciel niekiedy się boi, bo szkolny agresor może mieć powiązania, już mówię o liceach jakichś, czy szkołach średnich, czy branżowych, z jakimś miejscowym środowiskiem przestępczym. Bo są już takie młodzieżowe i nieraz nauczyciel nie chce się narazić. A były przypadki odgrażania się nauczyciela, coś co mamy w Stanach już od dawna. W Stanach to w ogóle uczeń może wyjąć niekiedy pistolet i do nauczyciela strzelić, ale już były przypadki agresji w stosunku do nauczycieli, tak? Paralizator i tym podobne rzeczy. Czasami strach, czasami zapracowanie, obojętność, niskie zarobki, to ja się nie będę angażował tutaj, bo muszę jeszcze dorobić. A tak naprawdę, wie pan, powiem tak, problem jest właśnie zmiany, to jeszcze nawiążę, pozwolę sobie na taką dygresję, wymaga cały system nauczania. Cały system, zarobki, co nie jest proste, bo wiadomo, jak płaci budżetówka. Ale gdyby zarobki i selekcja były takie jak w Finlandii, gdzie ta szkoła funkcjonuje dużo lepiej, byłoby inaczej. Mamy system pruski, który powstał w czasie monarchii, gdzie kształtowano posłusznych poddanych. On przetrwał u nas do dzisiaj i dominuje. I też to był taki system, że ktoś się uczy lepiej, to on może być inżynierem, ktoś słabiej, to on będzie robotnikiem, tak? I tak dzielono tych ludzi. Nie zwracając uwagi też na indywidualność, na ich zdolności. Ja już nie mówię o wczuwaniu się, o empatii. Co do pedagogów, bo ja akurat pracowałem, to mogę o tym powiedzieć w placówce i to bardziej już też jako wychowawca, chociaż jestem pedagogiem z wykształcenia, bo ja byłem i doradcą zawodowym, i byłem wychowawcą w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym, tak? To jest ten OHAP, tak? Nie wychowawczy, całodobowy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy. Wychowawczy, to są dawne domy dziecka, tak? Ale ja wiem, jak wygląda sytuacja moich kolegów, koleżanek po fachu. Pedagog jest tak obłożony papierologią, że on dla tych uczniów ma niewiele czasu i jest jeszcze ten mit takiego pedagoga, że coś przeskrobiesz, idziesz do pedagoga, tak? I nauczyciel prowadzi i rozmowa z pedagogiem, czyli pedagog to jest taki straszak. A z czym jeszcze mamy? Chciałem panu jeszcze odnośnie tego braku reakcji. To jest bardzo ważna rzecz, o której chcę powiedzieć. Pokutuje u nas jeszcze taki pogląd gdzieś, to jest pokłosie systemu komunistycznego i on ma też wpływ niestety na młodzież, na dzieci. Ktoś, kto idzie złożyć skargę, to jest konfidentem, donosicielem. My to wynieśliśmy, to niestety jesteśmy obciążeni jeszcze cały czas dziedzictwem komunizmu i trzeba pokoleń, żeby to odkręcić, bo przez pokolenia to narastało. Ludzie mają taką awersję, bo donosicielstwo było rozpowszechnione, że często dla nich ktoś, kto składa skargę i nawet dorośli, na policję, gdziekolwiek, to już jest konfident, donosiciel, etc. I tak samo dzieci reagują w szkole, bo jak naskarżą, to
dostaną etykietkę konfidenta, donosiciela i mogą sami stać się ofiarami. I też się tego boją. I brakuje tutaj kogoś, kto może scalić taką grupę, która wystąpi przeciwko temu. A zresztą w środowisku ludzi dorosłych też. Okej. A przejdźmy, bo tu mamy skutki społeczne, skutki wśród tych młodych ludzi. Przejdźmy do skutków prawnych, które grożą za, taki, za takie działania. Ja wiem, że tam jest lista paragrafów. Ja sobie to przygotowałem. Więc co takiemu, w zależności oczywiście od przewinienia, ale co tym ludziom znęcającym się fizycznie, psychicznie czy przez internet grozi? To jeszcze już panu od razu mówię, co do przemocy w szkole. Stosuje się też przepisy, które te sankcje, jak w stosunku do ludzi dorosłych, ale kara jest czasami inna, bo o co tak naprawdę tutaj chodzi? Ludzie dorośli trafiają do więzienia, do aresztu, do więzienia. Osoby, już panu od razu mówię, nieletnie, niepełnoletnie, dokąd mogą trafić? Mogą oczywiście trafić najczęściej do ośrodków wychowawczych, tak? Mhm. Ja w takim nie pracowałem, to są już te dawne domy poprawcze. Zmieniono nazwy, tak jak kiedyś, pamięta pan, były domy, znaczy to się tak nazywało, domy dziecka, też do dzisiaj dzieci używają określenia bidul, a dzisiaj są to już ośrodki wychowawcze, tak? I są jeszcze te ośrodki socjoterapii. Droga wygląda tak, że część na przykład, jeżeli już mówimy o dzieciach z domów dziecka, one też nieraz są agresorami, bo doświadczyły przemocy ze strony rodziców, są pokiereszowane. Powiem panu, ja znam takie przypadki, że nóż się otwiera w kieszeni. Ale jeżeli takie dziecko jest agresorem i już chodzi do odpowiedniego wieku, to w tym momencie może trafić do takiego młodzieżowego ośrodka socjoterapii, gdzie są już przypadki trudniejsze. Na przykład dziewczyna, która ucieka z tak zwanego bidula, nagrabi sobie, od razu idzie do ośrodka socjoterapii. A jeżeli ktoś sobie grabi jeszcze bardziej, mówię już kolokwialnie, czy jest agresywny, czy kradnie, robi cokolwiek notorycznie, później może trafić do ośrodka wychowawczego, czyli dawnego domu poprawczego. A domy poprawcze, nie oszukujmy się, nie działają wychowawczo i spora część wychowanków, tak zwanych owów, ośrodków wychowawczych, to są przyszli więźniowie zakładów karnych. Zamykamy zdemoralizowaną młodzież w jednym miejscu. Ona trafia do... Okay. Zresztą więzienia także, powiem panu, że resocjalizacja. Ja kiedyś pracowałem, byłem wolontariuszem w takiej organizacji, gdzie my korespondowaliśmy z więźniami, tam nawet jeździliśmy, to była organizacja chrześcijańska akurat. Więc widziałem, jak to wygląda i niestety większość tych ludzi, dla nich to jest tak jakby dom. To więzienie. I oni tam wracają w końcu, bo nie potrafią. Nawet jeżeli jest jakaś poprawa, ja nie mówię, że jest to regułą, bo bywa inaczej, to najczęściej ten człowiek wychodzi na wolność. Rodzina często nie chce mieć z nim nic wspólnego. I w tym momencie co? Wraca do dawnych kolegów. Dopuszcza się kolejnych przestępstw, recydywa. I w związku z tym on już tam, tak jakby to jest jego dom. A nieraz się czują tam tak dobrze, bo nie potrafią funkcjonować w rzeczywistości na co dzień, bo oni jej nie rozumieją kompletnie, kiedy wychodzą, nie odnajdują się. Niektórzy nawet by chcieli, ale nie dają rady. I wielu wtedy się wykłada, tak? Dla tych, którzy być może, czy dla rodziców, czy dla opiekunów, wychowawców tych pokrzywdzonych, jak można... Jaki jest, nie wiem, zakres kar, jakie są narzędzia, co można zrobić z takim oprawcą złapanym? Ja już mówię, bo też dodam, że ja uczę prawa dodatkowo, bo jestem po prawie administracji, uczę prawa w szkole policjalnej, tak, dla dorosłych i sprawdzałem to wszystko jeszcze i na przykład mamy tutaj odnośnie w prawie polskim stosowanie przemocy w szkole, mamy kodeks karny z 6 czerwca 97 roku z późniejszymi To jest kodeks karny. W kodeksie karnym, tak, tak. Kto, już nie wykroczeń,
Artykuł 190, 190a na przykład, 191. Pozwoli pan, że ja je przeczytam. Oczywiście. Są bardzo ważne. Paragraf pierwszy. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkody osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli to są szkolni agresorzy, którzy jeszcze nie kwalifikują się do więzienia, chociaż można tam już trafić jeszcze będąc niepełnoletnim, to nie wiem, czy pan wie. Od 16. Tak, dokładnie, ale jeżeli ktoś jest młodszy, może trafić do tak zwanego OWU, czyli ośrodka wychowawczego. To jest przepis, który może być stosowany w przypadku takiej przemocy szkolnej. Przemocy szkolnej może być, jeżeli to już jest bardzo drastyczna przemoc, ale tutaj to jeszcze szczegółowo wygląda inaczej. Zawodowy prawnik, bo jestem po prawie administracji, powiedziałby jeszcze więcej, ale już analizuje się dokładnie tą sytuację i do tego OWU to już trafia ktoś, kto naprawdę dopuszcza się rzeczy nagminnie i że tak powiem, no jest, stanowi zagrożenie. Tak jak na przykład wychowanek całodobowego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, który przykładowo ma lat 16 i bije słabszych, mniejszych i tak dalej, to on tam trafi. Okej. Okay. A jak niżej jest? A jak jest niżej, powiem tak. Znaczy w sensie, doprecyzuję, jak niżej w kontekście tych kar, bo obawiam się tej jednej rzeczy, ale to mnie pewnie pan za chwilę wyprowadzi z błędu, że ci, którzy nie zgłaszają właśnie, albo nic tam nie zrobią, albo nic to nie da, albo trzeba się będzie w sądzie bić. Więc co byśmy powiedzieli tym, którzy właśnie mają podobne obawy? Rodzicom dzieci poszkodowanych. Rodzicom dzieci poszkodowanych, co byśmy mogli powiedzieć? Tutaj trzeba reagować, aczkolwiek ja też tych rodziców rozumiem, bo czasami jeżeli rodzice agresora są osobami wpływowymi na przykład, a rodzice, status rodziców dziecka poszkodowanego, status materialny jest niższy, nie stać ich na dobrego prawnika. A można pójść na policję? Można pójść z tym na policję, a jestem zwolennikiem, że nawet trzeba. A coś, ja pan powiem coś więcej, że tutaj powinni także pedagog, nauczyciele, jak widzą takie rzeczy i ktoś jest niereformowalny, to powinni reagować i policja, to jest obowiązek policji reagować w tej sytuacji. Że policja niekiedy, nie mówię, bo są policjanci, którzy naprawdę aktywnie uczestniczą w tym wszystkim, ale w policji są braki kadrowe, bardzo duże. Ja panu powiem, że przykładowo na mojej dzielnicy jest jeden radiowóz, w którym, bo tam są policjanci pracują w systemie zmianowym, jeden radiowóz na całą dzielnicę. Tak? Mają braki kadrowe i w związku z tym nie zawsze reagują i mają w tej pracy tak dużo, że czasami też pewne rzeczy niektórzy, bo nie wszyscy, odpuszczają. Ale jestem za tym, żeby iść i policja, jak coś się dzieje, ma obowiązek. I ja panu powiem, że nie zawsze jest tak. Niekiedy często reagują i jeszcze co się dzieje? A, z rocznikami, bo chciałem tu panu do końca doczytać to. Artykuł 100 tutaj przeczytałem. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Tak? Czyli w przypadku, jeżeli tym pokrzywdzonym jest dziecko, czy jeszcze młodzież, no to w tym momencie rodzice mają prawo działać i mogą. I wniosek, to dziecko rozmawia z rodzicami, rodzice składają wniosek, tak? Policja, sąd, gdziekolwiek. Rodzic może dzisiaj nawet, ja znam przypadek, nauczyciel nad uczniem uporczywie się znęcał gdzieś tam, przygadywał, ośmieszał, no to dzisiaj rodzice, niektórzy, nie wszyscy działają tak, że matka poszła do prawnika. Okay. To ja znam, bo ja mam, to tym mój kolega się zajmował, mogę powiedzieć. Artykuł 190a. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czyli po prostu może być brat lub siostra tej osoby pokrzywdzonej. Tak, wie pan, o czym ja mówię. I ta siostra także się boi na przykład, gnębią jej brata, boi się powiedzieć rodzicom, bo sama jest zastraszana. Rozumie pan? Czyli jeszcze inna osoba w to wkracza. Ja mówię w kontekście prawa też dla tych osób. Inna rzecz, jeżeli takim moberem szkolnym są jeszcze dzieci kilkuletnie, to co się dzieje? Jeżeli on ma na przykład trudną sytuację domową, nie tylko niezaspokojone potrzeby emocjonalne, nie tylko jakieś deficyty i próbuje to odreagować, ale naprawdę jest źle i przychodzi policja, to w tym momencie co się dzieje? To takie dziecko może trafić
do całodobowego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. A tam trafiają, wie pan, nieraz czterolatki, maluchy. Okay. Bo tak jest, mamy tu taki dom, gdzie to jest Siemacha, tak? W pana okolicach. Ja mogę wymienić nazwę, bo jest bardzo znana instytucja. Mm-hmm. Oni mają na stronie wszystko opublikowane, gdzie są tam oddziały. To jest większy taki ośrodek. I tam jest też oddział dla takich małych dzieci również. To już panu, ja tam nie pracowałem, ale znam temat bardzo dobrze. I teraz tak, tej samej karze podlega, kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub jej dane w celu, osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Czyli publikowanie. Zdjęcie, przykładowo, cyberprzemoc, cyberbullying. Zdjęcie kolegi, koleżanki. Ktoś publikuje i jakieś ośmieszające rzeczy. Jestem taka i taka, albo kolegi, jestem taki i taki. I w tym momencie, jak ktoś się podszywa, jeszcze sobie tworzy profil, to w tym momencie odpowiada za to. I taki rówieśnik tutaj niekoniecznie musi trafiać do więzienia, ale czasami jest to ośrodek. W przypadku dzieci dom dziecka, ale jeżeli nie ma jeszcze aż takiej drastycznej sytuacji, dostaje kuratora. Jest kurator dla nieletnich i kurator też sądowy jest dla dorosłych, tak? Może dostać kuratora. Ja znam przypadek, to jeszcze też przytoczę kolejny z życia, że kilku, to były subkultury, osoby z takiej subkultury jeszcze punkowej, w odwecie za pobicie kolegi pobili jakiegoś skinheada i dostali wszyscy, oni już byli pełnoletni, no to kuratora sądowego, tak? Wie pan, to tak to wygląda, czyli podszywanie się. Tu mówimy o cyberprzemocy. I teraz dalej, jeżeli następstwem czynu określonego w paragrafie pierwszym lub drugim jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, to o czym mówiliśmy, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Tak? Czyli może 16-latek już za takie numery, jeżeli może tam trafić, tak? Osoba młodsza, która gnębi, trafia najczęściej, jak już dopuszcza do czegoś takiego, to no, może trafić do OWU, może trafić do młodzieżowego ośrodka socjoterapii, to zależy od jej wieku. Paragraf 4. Ściganie przestępstwa określonego w paragrafach 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego, czyli ten pokrzywdzony składa wniosek, a od 6 czerwca, to jeszcze taka zmiana, bo wie pan, w polskim prawie zmienia się bardzo wiele, szczególnie w ostatnich latach, kodeks karny zawiera przestępstwo tak zwanego stalkingu, polegającego na uporczywym nękaniu, prześladowaniu, także podszywaniu się pod inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody, także osobistej, niemajątkowej. Sytuacja, której dotyczy stalking, to forma przemocy psychicznej. Czyli można taki film, na przykład z pobicia, uznać jako... Oczywiście. A to jest jeszcze w realu dodatkowo, to dwie już sprawy. Nie, znaczy, ale jakby... Można. A oczywiście, jeżeli to jest filmowane i to jest, wie pan, miecz obosieczny, bo ktoś chce komuś zaszkodzić, a to może być przeciw niemu wykorzystane. Rozumie pan, o czym ja mówię? I bardzo dobrze. Ja uważam, że to należy karać. Jeżeli to jest... gorzej, jeżeli to agresorem jest tak zwane dzieci z tych dobrych domów, gdzie ojciec czy matka wpływowi są wpływowymi ludźmi, a oni dopuszczają się agresji, bo na przykład zależy im na fejmie, ale czasami to jest krzyk rozpaczy. Bo mają niezaspokojone jakieś potrzeby emocjonalne, deficyty. To nie jest oczywiście usprawiedliwienie, ale tak jest. I będziemy mówili o zapobieganiu, to ja powiem, jak można wskazywać też właściwe wzorce i tak dalej. I jeszcze chcę panu tu przeczytać artykuł 191. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia znoszenia tak podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zaraz będę to omawiał. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w paragrafie pierwszym w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności 3 miesięcy do lat 3. Wie pan, przemoc wobec osoby, groźba bezprawna. Przemoc także w realu, bo ktoś szantażuje koleżankę. Jeżeli ty się ze mną przykładowo nie prześpisz, to ja ujawnię film z imprezy, gdzie tańczyłaś rozebrana na stole. No ja już poruszam drastyczne przypadki. Ale opowiem na przykład o tym, jak w klasie niechcący coś zjadłaś i... No wiadomo, o co chodzi. Tak, ja podaję panu przykłady z życia. Okay. Albo jeżeli zmuszanie na przykład do nie tylko jakiejś korzyści tego rodzaju, bo ja wysłuchałem też wcześniej
historii nastolatków, czy już takich osób pełnoletnich, które właśnie tak były szantażowane. Albo, że coś o koledze napiszą nieprawdziwego, albo jedna osoba, jeżeli nie zapłaci jej tam kilkuset złotych. To też się dzieje, bo ktoś, kto dopuszcza się mobbingu, podobnie jak mobber, może szantażować w celu osiągnięcia korzyści także finansowej. A stalking to jest także uporczywe nękanie. Ja mam nagranie na ten temat, jeżeli będzie pan reflektował, to mogę też tutaj dołączyć link. To jest uporczywe nękanie i dotyczy nie tylko mobbingu szkolnego, ale także w środowisku osób dorosłych. Czasami ofiarą stalkingu może być osoba publiczna. I często to się dzieje. Na przykład aktorka Adriana Biedrzyńska, to jest przykład znany, już opisywany w mediach. Ktoś sobie założył jej profil z jej, jeszcze podszywał się pod nią, imię i nazwiskiem, głupoty wypisywał, bardzo szkodliwe. Ona to zgłaszała do Facebooka i długo nie było efektów. Czy kiedy na przykład, przykład z życia to dorosłych, pojawił się, jest taki zespół Złoty Manam, to są po prostu dawni muzycy Manamu w większości, którzy z nową wokalistką wykonują ich repertuar. Tak? To już taki zespół, który gdzieś tam podtrzymuje pamięć tego dawnego Manamu. I nowa wokalistka też była przedmiotem stalkingu. Ktoś po prostu ją non-stop gdzieś obrażał, nękał, odgrażał się, że zaszkodzi jej rodzinie, dzieciom i tak dalej. To jest typowy stalking, to jest nękanie. I ono może być też tak, ja to nazywam cyberstalkingiem, czyli również w sieci. Niekoniecznie w realu, prawda? Okay. A jeszcze co do przepisów, to chciałem panu tutaj powiedzieć, bo przyniosłem tutaj taką książkę, czy mogę? Tak, tak. Proszę. To jest publikacja Marii Kerf, Jak przetrwać hejt. Jak rozpoznać, czy twoje dziecko hejtuje lub jest hejtowane. Można ją dostać w zwykłych księgarniach i w tanich księgarniach, które są też na terenie całej Polski. I ja między innymi, chociaż nie tylko, tą książkę zakupiłem 2 lata temu, kiedy przygotowywałem, to był jeden z moich materiałów, kiedy przygotowywałem pierwszy webinar na temat mobbingu szkolnego. I tutaj także to, co widziałem i jeszcze sprawdzałem źródłowo. Ja do tej książki parę razy bym sięgnął, tylko mówiąc własnymi słowami później, jeżeli pan nic przeciwko nie ma. Oczywiście. Książka jest bardzo dobra, bo też są instrukcje, jak pomóc osobie, która jest hejtowana między innymi, sposoby obrony. Tutaj jeszcze też mieliśmy pewne, pozwoli pan, o, tak, akty prawne dotyczące hejtu. Między innymi rekomendacje Rady Europy. Są polskie akty prawne i oprócz tych, które czytałem, to też sięga tutaj autorka do kodeksu cywilnego. Artykuł 23, między innymi 24, kodeks karny, to co między innymi czytałem. Już nie będę tych artykułów po kolei czytał, ale warto. I tą książkę bardzo polecam wszystkim, którzy gdzieś nie mają jakiejś bogatej wiedzy prawnej, ale mogą też, jeszcze do niej parę razy chciałbym sięgnąć podczas wywiadu, bo to są świetne, praktyczne porady także dla rodziców. I także dla rodziców szkolnego mobbera, bo czasami rodzice, którzy są zajęci, nie wiedzą, że ich dziecku czegoś brakuje i on to odreagowuje w taki sposób, gnębiąc innych, tak? To też jest, bo nierzadko ten mobber, nierzadko, chociaż nie zawsze, też jest ofiarą, czy w domu, czy może na podwórku. I odreagowuje to gdzie indziej, tak? Okej. To mamy opisane w pokrótce na tyle, na ile się zmieściliśmy w skutkach i skutkach środowiskowych, społecznych, wśród najbliższych, ale i o skutkach prawnych bullyingu. Jeżeli jesteście ciekawi, czym bullying jest, to zapraszam. Tutaj jest film, który opublikowaliśmy wcześniej. A wszystkich chętnych zapraszam do kolejnej rozmowy, w której porozmawiamy szczegółowo o tym, jak zapobiegać, jak reagować, co mogą zrobić rodzice, wychowawcy, opiekunowie dzieci, które są prześladowane, ale też tych, które prześladują, bo oni też takie działania warto, żeby podejmowali. Okej. Bardzo ładna klamra nam się zrobiła. Nie mogłoby zabraknąć pytania, oczywiście. Ja wiem, że to już jest kolejny raz, ale najlepiej wydane 100 zł. Bo ja już mówiłem o tych poprzednich rzeczach, a w ostatnim czasie to ja panu powiem, że wydałem, była fajna promocja pod koniec sezonu letnich takich koszul. I ja sobie kupiłem takie 3
były o połowę przecenione, całkiem dobrej marki. Okej, dobra. To w ostatnim czasie. Jakieś organizacja, stowarzyszenie, idea, najlepiej jakby było związane właśnie może z jakąś równością w szkole? Coś pan kojarzy w tym zakresie? Wie pan co, jest fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Okej. To była kiedyś fundacja Dzieci Niczyje. Ja panu podeślę link. Wstawimy do opisu filmu. Oprócz innych i warto, to tam są też filmy, programy. Chciałem jeszcze, tak, to polecam szczególnie. Przychodzi mi w pierwszym momencie na myśl. Jeszcze chcę tą książkę polecić i link też moglibyśmy zamieścić. Oczywiście. Marii znakomite kompendium wiedzy nawet dla rodziców, nauczycieli, pedagogów. To jest wszystko tak skondensowane, tak poukładane, że w pigułce właściwie i wszystkie najważniejsze rzeczy. Czy mogę jeszcze poza tematem polecić? Bezpieczny Wrocław. Zachęcam wszystkich, wrocławska organizacja, projekt obywatelski, który trochę może to się wiąże z tym, co mówię. Bezpieczeństwo w mieście, bezpieczeństwo młodzieży, dzieci, osób starszych. Jak tutaj edukować też społeczeństwa? Nie tylko bawić się, tak jak mówi prezes, w szeryfowanie, ale po prostu profilaktyka. Jak można się bronić, jak można... Na przykład na zachodzie tam są już te Straż Obywatelska, grupy, które gdzieś współpracują z policją. Uświadamianie. Słucham? Straż Sąsiedzka. Coś tam takiego jest, także nie wiem, czy to się tak nazywa, ale... Okay. Mhm. Zdanie do podkreślenia na koniec. Tak? Naszej rozmowy, żeby uwypuklić najważniejsze, co mają ludzie wyciągnąć z tej naszej dzisiejszej rozmowy. Kiedy po prostu krzywdzimy inne osoby i nie jesteśmy oczywiście zaburzonymi psychopatami, robimy też krzywdę sobie. Bo sumienie wcześniej czy później daje o sobie znać i na przykład wiele się widzi takich przypadków, czy w hospicjach, czy ludzi, którzy już umierają, tak, starsi, oni mają takie wyrzuty sumienia pod koniec swojego życia, jeżeli oczywiście nie są psychopatami i którzy nie odczuwają tego, że nawet jeżeli są osobami niewierzącymi, nie wierzą, że tam ich jakaś czeka kara po drugiej stronie, że ta druga strona jest, odchodzą w ten niebyt, nieraz im się włosy jeżdżą dosłownie na głowie. Ja rozmawiałem z osobami, które w takich miejscach pracują. I czasami powiem jeszcze, chcę jeszcze jedną rzecz dodać na koniec, że rodzice, którzy uczą tak, szczególnie chłopców, że on będzie taki silny, jeżeli komuś przyłoży, jeżeli będzie takim osiłkiem, to się może kiedyś zemścić, bo jeżeli dzisiaj uczycie ich pogardy do ludzi słabszych, w waszym mniemaniu gorszych, to kiedy wy nagle, może na starość, staniecie się ludźmi, czego nie życzę, niedołężnymi, słabszymi, oni mogą zacząć pogardzać wami. Pamiętajcie, to jest miecz obosieczny i wystrzegajmy się takiego nauczania dzieci. Piękna klamra. Ja ze swojej strony dziękuję wszystkim za dotarcie do tego fragmentu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Jeżeli wam się nie podobało, zostawcie łapkę w dół i komentarz, co wam się nie podobało, żebym mógł się dalej uczyć i rozwijać. Jeżeli znacie kogoś, komu doskwiera taki problem, albo słyszeliście, albo wam się po prostu podobała ta rozmowa, to ją podeślijcie dalej. Niech to niesie się świat, niech to łapie swoje zasięgi. Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i za poświęcony czas. I dziękuję oczywiście państwu. Do następnego razu. Do następnego razu.